Dobry wieczór Państwu. Niestety z przykrością stwierdzam, że pani Barbara Butler-Błasińska zmarła. W pewnym sensie została zaszczuta przez system i to cały czas ciągnący się już wielu, wielu lat. To nie tylko ta ekipa, ale poprzednia też. Niestety pani Barbara Błasińska nie zdawała sobie sprawy, że gloryfikując Piłsudskiego staje się jakby częścią tego systemu, tego, który był wcześniej, jak i obecnego. No, konkurencja nie śpi, więc wygryźli panią Barbarę Błasińską, gnębili. Nie mogłaś walczyć na wszystkich frontach, bała się. Nawet tak naprawdę o życie i o zdrowie swoje, bo miała bardzo potężnych wrogów. Przecież w jej mieszkaniu znajdowały się archiwa bardzo cenne dla historyków, dla Polski. Zamiast wspomóc ją, zarówno poprzednie rządy, jak i obecne, dać jej dotacje do tego mieszkania, do utrzymywania, bo praktycznie to był, jak Państwo widzicie z tyłu, to była ogromna ilość książek, dokumentów. Boję się, że hieny rozdrapią to, albo głupi roztrwonią to archiwum historyczne. No cóż. Proszę Państwa, w poniedziałek, czyli jutro, 5 grudnia 2022 roku, o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej 13 na 15 odbędzie msza za panią Barbarę Butler-Błasińską. Po mszy około godziny 14 jest przewidywany pogrzeb pani Barbary na cmentarzu wojskowym na Powązkach w grobie rodzinnym. Niech ziemia lekko mi będzie. A my trwajmy i nie pozwolimy, żeby to cenne archiwum, które miała w swoim mieszkaniu, przepadło, zostało zniszczone albo rozgrabione, bo bardzo dużo będzie chętnych na te dokumenty. Jeżeli coś będę wiedział, będę Państwa powiadamiał. Dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc.